połowie kwietnia Poznań awansował na kilka dni z roli stolicy Wielkopolski do miana motoryzacyjnej stolicy całego kraju. Wtedy bowiem odbyły się targi Poznań Motor Show oraz profesjonalne targi techniki motoryzacyjnej. Każdy, młody czy stary, laik czy fachowiec, mógł tam znaleźć coś dla siebie. Na początek powiało grozą. Szefowie największych i najważniejszych organizacji i stowarzyszeń polskiej branży motoryzacyjnej spotkali się, by debatować nad stanem rynku samochodowego, a krzepiących wniosków z ich dyskusji płynęło niewiele. Na szczęście pierwsze jaskółki zmian na lepsze już zataczają kręgi w powietrzu. Są więc szanse, że nie tylko naszym dzieciom i wnukom, ale i nam samym będzie w przyszłości łatwiej kupić, zarejestrować, ubezpieczyć i użytkować własne cztery kółka. Oby tak się stało, bowiem na parkiecie Motor Show zaprezentowano wiele aut, które po prostu chciałoby się mieć pod domem. W szczególny sposób, bo i z Poznaniem związana jest wyjątkowo mocno, swoje nowości przedstawiła grupa Volkswagena, której poszczególne marki zgromadzono w osobnym pawilonie. To tam nastąpiło uroczyste i widowiskowe otwarcie całej imprezy, połączone z premierami nowych Volkswagenów, Audi, Porsche oraz najnowszej inicjatywy Skody, promującej bezpieczeństwo wystawy Autolab. Przed halą zorganizowano zaś pokazy i szkółkę precyzyjnej i bezpiecznej jazdy. Debiutantów nie zabrakło także w pawilonie numer 5, gdzie wdzięki im muskuły prezentowały najnowsze Fiaty, Fordy, Volvo, Peugeoty, Hyundai, Toyoty, Range Rovery, Lotusy, Mercedesy, a nawet nieziemsko drogie Ferrari. Fani klasyków cieszyli zaś oczy, podziwiając wychuchane Mustangi z całej niemal 50-letniej historii legendarnego modelu. W sąsiedztwie tego targowiska próżności rozdano statuetki Fleet Awards 2012 dla najlepszych produktów i usług oraz samochodów dla branży flotowej. Nominację w kategorii technologia otrzymała działająca w branży LPG radomska firma Autogaz Centrum, producent sterowników Zenit Pro. Jesteśmy w iglicy Targów Poznańskich, gdzie właśnie przed chwilą odbyła się uroczystość wręczenia nagród flotowych Fleet Awards 2012. Gratulujemy firmie Autogaz Centrum nominacji do tegorocznej nagrody. Proszę powiedzieć, jakie macie plany na przyszłość odnośnie rynku flotowego w Polsce? Dziękuję bardzo. W tym roku dostaliśmy po raz pierwszy nominację w konkursie Fleet Awards. Jest to dla nas niesamowite wyróżnienie. Nominacja dotyczyła produktu, który wprowadziliśmy w zeszłym roku na rynek. Jest to sterownik Zenit Pro OBD, który ze wszystkich stron otrzymuje bardzo pozytywne opinie. Bardzo cieszymy się również z tej nominacji. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również dostaniemy nominację w tej kategorii. Miejmy nadzieję, że nasze nowe produkty, które pojawią się w tym roku na rynku, zostaną docenione również przez rynek flotowy. Ponieważ nie samymi pięknymi samochodami i cennymi nagrodami człowiek żyje, organizatorzy pomyśleli także o odpowiedniej ekspozycji dla profesjonalistów zajmujących się autami od strony mechanicznej. Dla nich swe podwoje otworzyły kolejny raz targi techniki motoryzacyjnej, stanowiące arenę dla prezentacji technologii i narzędzi do naprawy i konserwacji pojazdów cierpiących na wszelkiego rodzaju usterki i niedomagania – silnika, układu jezdnego, zawieszenia, nadwozia i wnętrza. TTM oferowało mechanikom, lakiernikom, diagnostom i blacharzom wszystko, czego potrzebują, by zdiagnozować usterkę i w krótkim czasie ją usunąć. Witam serdecznie, Marcin Bogacki, firma Tubes International. W naszej ofercie mamy szeroki asortyment dla motoryzacji, między innymi tutaj asortyment związany z wężami do CNG i LPG. Staramy się tutaj rywalizować oczywiście z konkurencją, walczyć i oferować nasze produkty przede wszystkim w jak najlepszych cenach i w jak najlepszej jakości, żeby klient był zadowolony z tego produktu. Mogę się pochwalić, że linia Quantum to jest jedyna linia diagnostyczna nagrodzona złotym medalem Targów Poznańskich. Linia charakteryzuje się tym, że właściwie w tej chwili daje możliwość obsługi wszystkich pojazdów, które poruszają się na polskich drogach. Łącznie z pojazdami z napędem 4x4, z nierozłączalnymi mostami. Quantum w pierwszej wersji już sprzedajemy od półtora roku. Więc tych stacji już jest ponad 100 na pewno w Polsce. Natomiast Quantum 2, to które prezentujemy w tej chwili na targach, jest to oprogramowanie, które w tej chwili dopiero wdrażamy, więc pierwsze linie pojawią się w najbliższym czasie z wyposażeniem w linię Quantum 2. W
Mówiąc w skrócie, poznańska samochodowa wiosna 2012 kolejny raz okazała się strzałem w dziesiątkę.